W dzisiejszym odcinku postaram się pokazać, gdzie być może zmierza Bitcoin, co z dominacją, a także przejdziemy przez parę tutaj wiadomości, w tym super z wiadomości ze stajni Smartkey, a także to, co w tej chwili właśnie robią i jak partnerują się, jak produkt działa już na żywca, oraz rewolucyjne podejście w sprawie podatków, co może być po prostu ujednoliceniem tego wszystkiego. Więc jak interesuje Was to, a wiem, że podatki trzeba płacić, bo jak nie to za kratki, zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Wszystko, co tutaj powiem, jest koniecznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią zgłoście się do waszego tłustego jak pączek w cieście doradcy inwestycyjnego. Wszystko, co tutaj powiem także i pokazuję, jest tylko w celach informacyjnych, a nie, że coś polecam. Nic tutaj nie rekomenduję ani nie polecam. Więc jak już mamy to za sobą, no to ruszamy. Więc Bitcoin. Bitcoin w tej chwili, zobaczcie tutaj na godzinówce, po tym spadku zaczyna z tego trójkąta konsolidacyjnego. Tutaj myślałem, że będzie to continuation pattern, będzie spadał, jednak rano tutaj na Telegramie napisałem, że uwaga, bo z zasady, jeżeli są takie spadki i ruch nadchodzi z góry, tutaj, to jest to taki continuation pattern, który się włamuje do dołu, jest większa taka sposobność, ale dodałem, że jeżeli jednak Bitcoin będzie podążał patternem, który podałem wczoraj niestety nie mogłem nic zagrać, gdyż nie było internetu, gdzieś poszedł internet, zobaczcie, tutaj taki pattern znalazłem, okay? I w tej chwili on już pasuje, to jest trzeci dzień z rzędu, tak? Więc jeżeli Bitcoin miałby według tego patternu tutaj na godzinówce, tak, spadać do dołu, no to by było tak normalnie, jak jest to zrobione, ale lepiej byłoby złapać byki w pułapkę, czyli Bitcoin zacząłby iść do góry, tutaj to mówiłem o tym, jak jeszcze tutaj byliśmy, Bitcoin zacząłby iść do góry, wydrukowałby coś na 18,500, może 19, wtedy wszystkich postawiłoby to pod, nie po tej stronie huźdawki, tak jak zawsze mówię, tak, i potem byłby ruch w dół. I dokładnie to zaczęło się robić, co pokazuje tutaj ten wzór, tutaj ja go tutaj troszeczkę, widzicie, to pokazuje wzór, czyli poszlibyśmy znowu do góry, oczywiście zasięg cenowy tego ruchu tutaj, to ten nie pokazuje, tylko formacja, pattern, jaki może być po prostu użyty, czyli ta cena niekoniecznie może na przykład dojść tutaj, tylko może być tak, powiedzmy tak, będziemy mieć na przykład double bottom, ale na przykład na niższym poziomie, tak, potem do góry, o to chodzi, że ten wzór może być tutaj bardzo, bardzo podobny. Więc no zobaczymy, na razie tutaj wchodzi, tak, i jakby to można było coś takiego właśnie tutaj urodzić, no to wtedy byłoby ciekawie, gdyż dużo ludzi wpadło pewnie w tą pułapkę, że to już jest koniec tego całego pullbacku, jedziemy do góry, tutaj ludzie wstawiliby longi i ciach znowu, tak, ale ten pattern idzie bokiem na razie, oczywiście pattern ten kończy się takim spadkiem głębokim, jednak akurat tutaj byłoby to potrzebne, gdyż średnie, jakie tutaj mamy, po prostu złączyłyby się, tak? Czyli Bitcoin znowu by znalazł oparcie na tych właśnie tutaj, na tej 50, na tych średnich, i idąc tak właśnie tutaj, ta średnia zaczęłaby znowu tutaj pełnić rolę supportu, i za każdym razem, jak po prostu dotykała go, to był strzał, tak? Strzał. I tutaj tak samo można było być, i to jest strzał. No nie wiem, zobaczymy. Taka tutaj patternowa właśnie taktyka, chociaż już później, tutaj właśnie jest bardzo podobnie i teraz zobaczymy, czy po prostu będzie do dołu, tak, czy będzie po prostu to do góry szło, jak już się spotka właśnie cena z tym tutaj supportem, tej 50 MA. Także na razie czeka nas tutaj ten właśnie wzór i zobaczymy, czy się sprawdzi. Dominacja, dzisiaj właśnie podałem screena, i dominacja wygląda
A tylko usuniemy te średnie. O, dominacja wygląda. O, proszę bardzo. W tej chwili jest odbicie. Jak tutaj mieliśmy taki spadek i znowu w tym kanale. I teraz się ślizgamy po tej ściance i zwykle jest taki spadek, ale tutaj dominacja zaczęła znowu iść do góry, więc może to być tylko chwilowy taki jakby punkt podniesienia i potem może będziemy nadal spadać, gdyż tutaj już wiele razy ona próbowała, ale jej się to nie udało. Jeżeli jednak to jest support, to wtedy zaczynamy wychodzić z tej formacji, więc trzeba tylko poobserwować teraz, czy przebijemy ten kanał. Jeżeli tak, no to dominacja jest bardziej gotowa na pójście do góry, bo już ten ruch spadkowy nie będzie tutaj za bardzo suportowany przez nic, nie będzie tutaj bardzo trzymany, więc no alty raczej nie będą tutaj szły aż tak. Co do złota, złoto tutaj zmierza do tego poziomu, który chyba tam 2-3 dni temu pokazałem, 1746. I jest to dobra formacja, bo zazwyczaj wrabia wszystkich ludzi mniej więcej na tym poziomie, a potem wybija się do góry. Więc zobaczymy, czy po prostu takie zajścia będą możliwe. Teraz w tej chwili na dniówce nie ma tu za bardzo energii już, więc ten ruch taki no nie jest aż taki silny. Tu zresztą mamy chyba 200 MA, tak? Tak, 200. Mamy też wolumen transakcyjny na tej tutaj strefie. O, proszę bardzo, więc cała ta strefa jest takim dużym supportem. Więc należy teraz obserwować, czy go przebijemy. Jeżeli przebijemy ten support do dołu, to wtedy złoto może spadać do niższych wartości, co no, oznaczałoby tutaj nieciekawe rzeczy. Srebro, podobnie, zobaczcie, podobna teraz formacja przypomina jest u srebra, czyli może też tutaj opaść, tak jak właśnie złoto spadło, więc też uważajcie, bo już przebiliśmy tutaj pierwszy support, drugi support i zbliżamy się do trzeciego, który no, troszeczkę nas utrzymał, ale jeżeli się przebije, to raczej będzie srebro po tutaj na granicy 20,5, tak, 20,5. Chociaż taki dump można było zrobić, zobaczcie. Nie tutaj. O, tutaj, zobaczcie, tu nic nie ma, jest poduszka, więc jak już ta cena przebije te 22, to czuję, że od razu zleci tutaj nam na 18-19. To byłby dobry moment do pobrania srebra, bo cena no, dużo by straciła. SP500 cały czas walczy w trójkącie tym. Cały czas widzicie, jest konsolidacja, tu się nie rusza. Teraz akurat giełdy są przymknięte. To też pewnie się niedługo zmieni, bo w takich czasach teraz jak krypto jest 24 godziny, więc giełdy będą wymuszone, żeby też były czynne 24 godziny na dobę. To już nie będzie po prostu tam od rana do tam jak dzień roboczy. Nie widzę tego, żeby dalej rynki tak się utrzymały. Będą musiały przejść i być normalnie albo stokenizowane, albo będą po prostu normalne na wzór krypto giełd właśnie z jakichś nowych. Mi się wydaje, że cały rynek właśnie teraz już zmienia się. Wszystko, co widzimy, będzie na kolejne tam ileś tam lat. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale na pewno rynki tradycyjne nie będą funkcjonowały w takim trybie, jakim teraz funkcjonują. Świat jest zbyt szybki. Zbyt szybki. WIG. No tutaj mamy to odbicie i teraz pytanie tylko, czy zanotujemy, tak jak pokazywałem to wcześniej, zobaczcie, czy zanotujemy wyższy wierzchołek, czy niższy i wtedy, jeżeli tutaj spadniemy poniżej tego poziomu, no to znaczy, że na czwórce wchodzimy w taki po prostu downtrend mały, no i ona zacznie, ta cena się zacznie się cofać troszeczkę, tak, pewnie żeby ten moment tutaj wyrównać na stokastiku. Cały WIG nie wygląda źle, jeśli o to chodzi. Zobaczcie, cena tutaj zaczęła się konsolidować, zaczęła szybko energia wzrastać, czyli ta konsolidacja tutaj sprzyja bardzo, tylko no, może to być właśnie spadek do tutaj tego poziomu 1734, to jest bodajże chyba FIB, tak? Tak, pierwszy poziom Fibonacci, może nawet, no wyznaczę, może nawet może nawet wyznaczę, nie wiem czemu akurat takie długie się zrobiło. Okej, o tutaj właśnie wyznaczę tą dłużej. O. I teraz mamy trzy poziomy, do których właśnie może się cofnąć nasz WIG. Im tutaj głębiej, wszystko jest, zobaczcie, w całości trójkąta takiego, więc możemy tutaj znowu zrobić retest do tej tutaj krzywej, ale już tutaj zbiera się support właśnie w tej strefie. Zobaczcie, dużo bardzo supportu się dzieje, więc no zobaczymy, jak tym
jak ten WIG. WIX na razie upada, jest ok, wszystko zakręca. I DXY ma double bottom, czyli dolar może tutaj próbować coś zrobić, ale jeżeli ten ruch jest podobny tutaj do tego, który był wcześniej w 17 roku, zobaczcie, on też był taki i tutaj jest, wtedy, tylko to wyłączę, o wtedy, być może będziemy schodzić w dół. To by dało powera wszelkim akcjom, rynkom tradycyjnym, jak i Bitcoina, bo siła DXY to jest właśnie siła no, wartości dolara. Więc więc wtedy mielibyśmy całkiem wzrosty jeszcze dalej. Ethereum zaczyna podnosić się z tej strefy, po tej spadku, co tutaj właśnie narysowałem tą strefę value zone taką. No i ładnie odbiła się od tej średniej, także Ethereum zmierza na te targety 620, 700, 660 i potem na przykład 800 z tego całego tutaj dużego wyłamania tego double bottom, tak? No to zobaczymy. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Pierwszy musimy pokonać poziomy, które tutaj były na high. Zobaczymy, trochę jest energii, ale na dniówce. No, jest, ale tak już trzeba by było coś zrobić. Może nie będzie to taki jeszcze, może będzie tutaj powrót i wtedy obadamy, jak to jest. I nasze tutaj monety na powiedzmy December, tak? Ktoś tam jeszcze pytał o Chilis, tak? Chilis do USD chyba. Okej. Więc Chilis ma tam mieć jakieś partnershipy, ktoś tutaj pisał, ale nie pamiętam, o co chodzi. Jakieś partnershipy nowe ma tutaj mieć, energii na Chilis jest. To zobaczcie na tygodniówce, jak rośnie energia bardzo, więc coś tutaj się zbiera na pewno. Ruch jest zakręcony, po ostatnim takim wzroście, tutaj widzicie, Chilis urosło prawie 250%. No zobaczymy, czy w tej chwili też się podniesie przy takim rynku. Ale energia jest bardzo duża, więc no, taki Chilis mógłby wtedy wyjść do około, powiedzmy, 200%. Znaczy, co ja mówię, 200% do góry. Do około 3,5 prawie centa. No, to już by było coś. Tutaj jeszcze ten poziom by musiało przejść. O, i teraz zobaczcie, mamy już bardziej taką wizję lepszą. O. No i już przy takiej trajektorii lotu coś już można tutaj osiągnąć, tak? No, nawet z targetem. Ale to jest to tygodniówka, więc tak nie bierzcie tego od razu pod uwagę, bo trochę czasu minie, zanim coś takiego się stanie target. Tak, 3,8 centa nawet. O, coś takiego. Taki target z analizy. OK, 3,7 tutaj. No na dniówce jest dużo energii. Jest dużo energii. I z chwilą, gdy opuścimy tutaj 0,0147 centa, no to raczej tu już nie ma za bardzo wolumenu, który by nas trzymał i można polecieć do góry. RLC na razie trzyma się, energii jest sporo na dniówce, tylko tutaj na czwórce chyba no, nie za dobrze, więc tutaj by była potrzebna konsolidacja. Zylika, ładne tu wybicia, Zylika też ma dużo wydarzeń, ale na razie ta energia musiałaby troszeczkę podskoczyć. Ogólnie na razie nie widzę tutaj za bardzo jakichś takich ruchów. No ten jeszcze Orion, ORN ładnie w tej chwili tutaj pompuje. Jako jedyny tutaj nie boi się w ogóle tego, czyli kapitał tutaj cały czas jest. No i w tej chwili wyjście tego ORN powyżej 1423 satów. Może wtedy włączyć tutaj paraboliczny ruch i targetem takim byłoby 1660. O, proszę bardzo. Także na to też uważajcie. Zen w konsolidacji, akurat na punktu przecięcia, tylko nie ma energii, więc uważajcie, bo Zen może troszeczkę opaść nam teraz tutaj, nawet do 4000. I jeszcze, jeszcze miałem pokazać, tak właśnie, mówiłem, że będę pokazywał więcej. XRP, bo każdy prześledzi XRP. XRP w tej chwili, uważajcie, może to być właśnie taki jakby bull trap, ok, że tutaj właśnie będziecie wchodzić już, a XRP jeszcze tutaj zanurzy w dół.
i spadnie na przykład do 30 centów, ok? W tej chwili tutaj na XRP tworzy nam się taka formacja, dlatego według tej trajektorii, ja tuż to powykasowuję, ładnie spadło tutaj, tak jak w założenie, w planu, i w tej chwili obserwujmy tutaj, co się będzie działo z tym XRP, ta gra. Jeżeli znowu powróci do tej trend linii, to tutaj może być taki, powiedzmy, aggressive buy, ok? Gdzie na przykład stop loss może być, powiedzmy, w tym miejscu to jest na 54, poniżej 54 centów. No i wtedy, jeżeli XRP przebije się tutaj, to tracimy tylko ten fragment, ile to jest. Ale jeżeli jednak ma tendencję na wzrost jeszcze po prostu cały czas według trendu, no to mamy bardzo dużo do zyskania, tak? Bo tylko tutaj jest już, będzie bardziej wiadomo, że będzie już na spadki, jak przebijemy ten support. Ale tutaj, jeżeli jednak nie jest na spadki, mamy bardzo dużą trajektorię lotu do góry. I właśnie tak musicie rozumieć trading. To nie jest tak, że ktoś, nie wiem, poda się setup na przykład na dniówce, a potem on nie wchodzi. Rynek zmienia się cały czas, więc cały czas trzeba go pilotować, patrzeć w jakich prawdopodobieństwach będzie szedł. To są tylko prawdopodobieństwa. Tutaj nie ma nic, nie ma żadnych gwarancji. Krypto nie ma żadnych gwarancji, są tylko szanse. Więc jak mamy linię oporu i ta linia oporu pęka, to znaczy, że już linię suportu i ona pęka, to znaczy, że już ten ruch nie jest na górę taki silny i bardziej tutaj trzeba się zastanowić nad spadkami, tak? I dlatego właśnie kupno w tych dolnych punktach tutaj jest całkiem niezłe, ponieważ mało tracimy, a możemy zyskać bardzo dużo. Kupno tu na środku to jest jak ruletka, no, albo siatka niespodzianka z Lidla, tak? Znaleziona gdzieś w wózku i nie wiadomo, co tam będzie, nie? I tak samo tutaj nie wiadomo. Możemy pójść do góry, możemy się cofnąć i wtedy duży stop loss po prostu nas tutaj bardzo raczy i no jest ciężko. Co to jeszcze? Litecoin pewnie będzie szedł tutaj do tej średniej, chociaż mamy już tutaj kolejną linię taką paraboliczną, nam się tutaj zrobiła. O. I ta parabola raczej tutaj się tworzy. To już raczej nie jest aktualne. O, coś w tym stylu. O. O, coś takiego. Także uważajcie na Litecoina też. W tej chwili retest i ładnie on się tu zbiera. I może odmieść odbicie od tej tutaj właśnie krzywej, czyli w tym punkcie, gdzie teraz jesteśmy, nie, tutaj miał odbicie na 65-60. Także teraz nie jest bezpiecznie go kupować, ponieważ nie wiadomo, gdzie on w którą stronę może iść. Dopiero wyjście, powiedzmy, tutaj powyżej 6,75 da nam właśnie tą kieszeń taką, którą możemy coś tu zrobić. Z newsów, zobaczcie. Interledger Protocol Family. Zobaczcie, tutaj mówi się o IOT-cie. To jakieś takie właśnie founding members, czyli jakieś konsorcjum tutaj, IBM, Stellar, tak? Mówi się o Ripple, że Integrated Protocol, nie wiem tylko na ile jest to jakby, nie wiem, istotne, tutaj JP Morgan właśnie, że ma Trade Phoenix, tak? I tam i inne wejście, tak jakby nowy system, tak? Algorand, no każdy robi pod siebie, może to być ich konsorcjum, ale czy na przykład będzie tutaj to wszystko działało, tego nie wiem. Tutaj SAP też jest podłączony, jak wiemy, Unibright współpracuje właśnie też z SAP-em, także no zobaczymy wszystko, jak to się robi, ale newsy skierowane są teraz na Chainlinka i ten collaboration z Chainlinka, ze Smartkey i collaboration z Chainlinkiem. Chainlink jest tutaj pod wrażeniem, jeśli chodzi o Smartkey, gdyż oni mają już działający produkt, nasi chłopacy tutaj, a Chainlink po prostu ma tylko tą sławę. I no, potrzeba im coś, co po prostu ruszy te wszystkie kamienie, dlatego ten partnership dla Chainlinka jest bardziej opłacalny niż na przykład dla Smartkeya. Oczywiście jeżeli teraz ktoś popatrzy, na przykład te newsy teraz zaczynają się tutaj w tym foodzie, tak, czyli teraz mamy downtrend, się pojawiać. Jeżeli ktoś angielskojęzycznych YouTube'ów zobaczy właśnie w Smartkey, tak? I Smartkey tu, Smartkey, zaraz pokażemy jeszcze więcej newsów, tak? Tutaj Smartkey, ktoś sobie zada pytanie, co to jest? I wtedy będzie można tutaj robić hype, bo jeżeli ktoś zobaczy, że właśnie jest chińskie media, to właśnie pokazały, tak, że Smart Cities, tak, że nie wiem, tu już jest 500 tysięcy usersów. Pamiętajcie, że Smartkey ma produkt, który, momencik, ktoś tutaj dzwoni, ma produkt, który już działa i to już są fizyczne urządzenia, które mogą być
fizyczne urządzenia, które mogą być po prostu już użyte, tak? Czyli to jest bardzo dużo, to jest bardzo coś, co no po prostu będzie kręciło hype. Każdy projekt, który ma już coś działającego fizycznie, to jest to już po prostu power, więc uważajcie, bo coraz więcej różnych czasopism z różnych stron cały czas donosi właśnie o tym, że tutaj właśnie jest smartki, Chainlink, tak? Government Approved Blockchain Project, tak? I tutaj Blockchain Future. No i też właśnie jednym z newsów, jakie właśnie smartki tutaj przynosi, tu jest jeszcze, możecie sobie obejrzeć, ja dam ten, podlinkuję to pod spodem, to jest od 3 godziny, tutaj no 20 trochę wcześniej, tutaj właśnie Szymon opowiada, chodzi o to, że smartki właśnie postawił tutaj, wspiera samorządy i tu w Olsztynie właśnie zaczęli już działać, inne też samorządy też się już o to pytają, mówię, pamiętajcie, oni mają gotowy produkt, jeszcze śmiem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że nasz smartki tutaj może być polskim ikonem. Wiecie, ikon jest jakby takim Ethereum w południowej Korei. Jest to ich taki standardowy, powiedzmy, projekt, który kolaboruje z rządem. I to samo może spotkać właśnie Smart Kia tutaj w Polsce z różnych dziedzin, z różnego wszystkiego. Wspierają właśnie ratowników, różne opcje. Pamiętajcie, że to już jest, wszystko tu działa. Tutaj Szymon właśnie opowiada właśnie o różnych właśnie projektach, są wywiady właśnie z ratownikami, więc polecam, link do tego dam pod opisem, także nie zapominajcie, ten projekt nigdzie się nie wybiera, on jest tutaj, żeby zostać. Taki jeszcze newsik, siema, to ja dorzucę coś od siebie do pieca, temat banków. Mieszkam w Manchester, 2 tygodnie temu moja kobieta dostała odprawę, 11 lat pracy, w zeszłym tygodniu natomiast dostała telefon z banku Lloyds, że byłoby lepiej, gdyby nie wydawała swoich pieniędzy w tych trudnych czasach, nie? Czyli banki już się tu trzymają, tak? Czyli już tutaj coś jest nie tak. Pamiętajcie, te wszystkie blokady, jeszcze ja też wam opowiem historię o banku. Banki upadną, to już wam mogę powiedzieć normalnie. Wyobraźcie sobie, że konto właśnie chcą otworzyć firmowe, no i poszedłem, no próbowałem się dowiedzieć, jak to zrobić, to pokierowali mnie na stronie i trzeba się umówić, żeby pójść do banku i na stronie jest formularz, żeby wypełnić. No to mówię, dobra, ten formularz patrzę do pobrania i taką mam pobrać ten formularz, nie, uwypełnić go, zeskanować i wysłać tam. No to się dobra, ściągam, to jest 27 stron, żeby otworzyć konto, nie. No zacząłem wypełniać, ale sam tyle takich rzeczy niezrozumiałych było, że mówię, poległem w połowie, nie dam rady, mówię, dzwonię tego typa znowu tam do banku i mówię, że no nie dam rady takiego czegoś zrobić, mówię, ja muszę wizytę, ten, o no problem, niech pan wejdzie tutaj, niech pan ściągnie ten formularz, ja mówię, ale ja tego formularza nie dam rady sam uzupełnić, mówię, rozumie pan, przecież nie będę, mówię, płacił komuś, żeby uzupełnić formularz, w którym wy dostaniecie benefity z tego, że ja będę was konto otwarte, no mówię, no aż tak, mówię, nie ma chyba, nie, on mówi, nie, to niech pan idzie do banku, niech pan się umówi i ten, no to patrzę, kalendarzyk jest tam na tym tej apce tej, do, żeby appointment zrobić, nie, no i kliknę. Tam patrzę, sobota się wyświetla, mówię, o, w sobotę robią też, mówię, o kurde, dziwne, no ale dobra, klikam, no i czekam, aż to do mnie zadzwoni, nikt nie dzwoni, to ja dzwonię do nich, 15 minut na słuchawce, nikt nie odbiera, nie, no to dobra, ubrałem się, pojechałem tam do tego banku, stoję w kolejce, bo to teraz tylko tam po parę osób wpuszczają, stałem tam chyba z 5-7 minut, akurat mi się udało, no i wchodzę, czekam, aż ta klientka tam te informacje, tam tutaj coś tam zrobi, no dobra, wreszcie ja poszedłem i mówię, tą historię, że wysłałem to, że na telefonie siedziałem, bla, 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 ona sprawdza, no tak, ale pan na sobotę umówił, no to ja sobie myślę, kurna, to jeżeli ten program pozwala mi takie rzeczy robić, to skąd mam wiedzieć, jaki jest wasz grafik, nie? I dlatego do mnie odzwonili, to jest już popieprzone, co? I potem gadka i ta klientka mówi, dobra, to niech pan wróci później, w inny dzień, tam mi dała, dała mi tam termin i niech pan tylko uzupełni tą formę. A ja mówię, jaką formę? No tą formę o konto, ja mówię, tą 27 stron, tak. No i wróciłem z tym samym wydrukowanym przez nią zestawem tutaj i mam to uzupełnić. I dlatego twierdzę, że banki przestaną istnieć w tej dobie, gdzie MetaMask Wallet otwieram w 2 minuty i już jestem podłączony. Po prostu te rozwiązania wejdą o wiele szybciej, o wiele sprawniej i te banki po prostu będą podkaszane. Tu mamy zestaw nowych monet na December. Upcoming events, tu jest na początku, drugi, tak, ACDX, Mainnet Launch, tu jest Lina, uwaga na Linę 12. Ja te monety dodam tutaj do naszego portfolio na December i potem będę tutaj je monitorował, tak, czyli będę dawał setupy, tak jak zawsze tam na Telegramie, więc nie ma tutaj problemu, nie ma problemu. To tylko taki właśnie dla informacji, ja to zaraz tam wrzucę zresztą na Telegram. Właściwie to już tu wrzucę, pyk. O, także poszło, dobra. I no i także mówię, takie właśnie historie bankowe. A co do właśnie smart key, no
coraz, coraz lepiej. Dużo bardzo właśnie ludzie z pod wrażeniem, że już mają właśnie Kia. No i tym samym Kia, jeżeli Smart Key będzie nabierał rozpędu, Kia będzie jakby autopromotorem Smart Keya, tak? Bo zobaczcie, nie ma takich za dużo projektów w świecie blockchain, które już mają partnershipy działające, tak? Z jakimiś tymi. Na przykład VeChain ma dużo partnershipów z różnymi markami VIN i tam różne inne sprawy, tak? IOTA kiedyś tam chyba była z Volkswagenem, pamiętam, jeszcze na kursy jeździli, ale chyba coś tam się popieprzyło z tymi, z Mercedesem, bo już tego nie słyszę nic o tym, tak? A tutaj właśnie mamy już projekt, który działa, jest już Kia, jest tam jeszcze drugi, też chyba Mercedes się o nich pyta, tam też wcześniej właśnie czytałem, tak? Tam z Radkiem też i tam z Szymonem, ten wywiad co był. Także, no sami widzicie, jeżeli podłapią to producenci marek, to taki Smart Key może być jakby ambasadorem przemysłu motoryzacyjnego, bo każdy producent samochodów będzie zmuszony uczestniczyć w sharingu. Rozumiecie? Każdy będzie musiał wypożyczać samochód i każdy z tych będzie musiał dostosować swoje po prostu samochody, swoją infrastrukturę do takiego właśnie sharingu. Każdy producent samochodów. To jest nieuniknione. 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 Zobaczycie później, mniej więcej w 2020, tam nie wiem, 8, 30, zobaczycie, są reklamy w telewizji, gdzie są autonomiczne samochody i jeżdżenie samochodem, tak jak teraz, będzie opisywane to, że o nie, uważaj, bo zginiesz na ulicy, o rany, ileś wypadków, znowu dane pewnie zostaną sfabrykowane albo przestawione w jakiś obłędny, dziwny sposób i że tylko autonomiczne samochody dowiozą nas do celu. Zobaczycie, takie będą reklamy. I wtedy ten projekt wtedy odleci w kosmos. Wtedy to już będzie, torby będą ogromne, tak? Ale Swipe, uwaga, Swipe zaczyna właśnie Ignition, tak? Initial Wallet Offering Platform, czyli Swipe oferuje coś podobnego, co jest na przykład na jakby platformą taką do zbierania projektów, jak to jest na przykład na Ethereum, gdzie te projekty będą zbierać, akumulować właśnie na swój startup w SXP, tak, czyli w swipach. No i wtedy właśnie będzie to jakby pochłaniało tlen z tego, z rynku, tym samym cena swipa powinna wtedy iść do góry. Więc taki tutaj właśnie ten projekt zapowiada się bardzo dobrze. Swipe nigdzie się tutaj nie wybiera i sami widzicie, to tutaj się dzieje. Swipe cały czas pracuje. W tej chwili Swipe jest tutaj dostępny na bardzo niskich tutaj poziomach. Zaraz sobie nawet zobaczymy SXP. Jeszcze parę słów o Ankerze też powiem, bo uważajcie, tutaj Anker może być jednym z super koni tej gonitwy. No i zobaczmy sobie. Swipe bardzo ładnie tutaj spadł. Tak, już w tej chwili jest tutaj faza tutaj akumulacji. Jak tylko wyjdziemy z tego range'u, to Swipe zaczyna tutaj wtedy ride. Zaraz tylko zobaczymy. Zobaczymy sobie tylko wolumen. Co tu się dzieje? Zobaczcie, tu jest dużo wolumenu sprzedażowego. Teraz tutaj każdy tutaj się pozbywa tego. OK. I teraz musimy tylko poczekać, aż zaczną być wolumeny typowo, tak jak tutaj, zobaczcie. O, w tym miejscu. Kupujących. Wtedy zacznie się tutaj potwierdzenie tej fazy akumulującej. No i powoli będziemy się odrywać, tak? Tutaj zawsze smart money kupuje. Zobaczcie, jaki fut był tutaj. Dużo ludzi mówiło, że już koniec, to jest ładnie żyje, game over, goodbye, tak? O to chodzi właśnie smart money. Smart money czeka, wie, że właśnie stado tutaj będzie panikowało, sprzedawało. Tutaj jak już będzie ktoś zapomniał o tym, nagle będą podkupować powoli, cena już potem zacznie iść i nagle poszczególni ludzie właśnie ze stada zobaczą, ej, on idzie do góry jednak. I tak to działa. I potem znowu do góry. I techniczna analiza właśnie pokazuje nam wychwycić te momenty, które będziemy po prostu mogli wykorzystać, żeby wejść w odpowiednim momencie. Tak, czyli więc mamy tutaj SXP i mamy jeszcze tutaj, gdzie jest tutaj nasz Anker. No i tutaj jest Anker, momencik. Anker jest tutaj. O, Anker. Anker podobnie, zobaczcie, tutaj się robi. Troszeczkę pojawiło się tych wolumenów tutaj transakcyjnych, widzicie, do góry. Jednak Anker musiałby 68 przebić tutaj ten poziom, wtedy już jest ok. Ale. Jeżeli Ethereum 2.0 naprawdę wyjdzie, Anker będzie po prostu wystrzelony w kosmos. Dlatego, że Anker umożliwia już branie udziału w stake'owaniu Ethereum przy tam, nie wiem, jednym Ethereum, tak? ETH. Więc wtedy tworzy się
ETH, taki token, który później będzie mógł być listowany na przykład na Uniswapie lub tam, nie wiem, OneInch lub innych, i ten token też będzie tradowany, czyli to jest jakby token, który jest normalnie tutaj tworzony przy tej właśnie funkcji, i ten token zyskuje na wartości. Normalny Ethereum, który będziecie wkładać, tak, zmienia się w te A Ethereum, i te A Ethereum jest jakby takim, nie wiem, jakby akcją, jakby papierem wartościowym, który nabiera, bo on już zalokowany jest właśnie w tym stakingu i jego oprocentowanie rośnie. Po prostu przynosi on po prostu zyski, taki yield przynosi, więc to będzie bardzo ciekawe. To będzie nowy trend na rynku w ogóle, gdzie będziemy mogli kupić takie Ethereum, które no będzie cały czas zyskiwało, czyli auto stake, nawet jak nie stakujemy, będziemy mogli robić. To będzie coś, a tymczasem cena Anker w użytkowości będzie szła do góry, tak jak REN. REN ma rapowany Bitcoin i teraz dużo ludzi trzyma Bitcoiny, tak, wypływ był z giełd, i żeby te Bitcoiny zarabiały, trzeba jakoś w liquidity dać, więc REN Virtual Platform no będzie jak znalazł, będzie jak znalazł, będzie jak znalazł. Właśnie cały czas, jak są takie dropy duże, no to pojawia się problemy właśnie z tym jeszcze, z DeFi i liquidities, tak, czyli liquidation znaczy się, czyli jak bierzemy pożyczkę właśnie w DeFi, to musimy dać więcej niż chcemy, tak, żeby było zabezpieczenie, jednak jeżeli nasz, tą pożyczkę, którą dostaniemy, są monety, które nadal charakteryzują się niby stablecoiny, tak, ale tutaj w tym przypadku właśnie DAI poszedł o 30% do góry, tym samym zwiększył jakby wartość swoją, a ten, kto dał tutaj to zabezpieczenie na samym początku, nie zwiększył swojego zabezpieczenia, żeby na wypadek takiego wahnięcia, i został zlikwidowany. No i ten artykuł opowiada o tym, że pewien trzeci do wielkości, chyba na Compoundzie Farmer, 46 milionów, gdzieś tu było 46 milionów, o tutaj jest właśnie, Farmer who was liquidated for 46 millions, czyli boom, poszedł. No i Compound wypowiada się, że Compound pracował bardzo dobrze. Chodzi o to, że Oracle, czyli ten łącznik, no powiedzmy, mamy tutaj Coinbase, tak, i normalną tutaj infrastrukturę, okej, okay. Coinbase, i Coinbase musi tutaj do blockchain, tak, mieć wejście, więc musi użyć Oracle, tak jak na przykład Link, nie wiem, kto tutaj był tym Oracles, no i Oracle zbiera cenę z Coinbase i przekłada ją na blockchain. No i cena na Coinbase tego DAI poszła do góry 30% i on automatycznie przefidował to tutaj na blockchain, i dlatego to poszło do góry. No i ten koleś właśnie, ten Alexander, Alex, z tego, z Compounda, mówi, że wszystko pracowało dobrze, to tylko trzeba zapytać się, jak Oracle zebrał te dane, nie? Także no, Jeszcze nie jesteśmy tutaj, ale już wkrótce. Mike Nowogratz mówi, że każdy powinien włożyć 2-3% swojego, swojej po prostu, no, wealth, tak, w swoich oszczędności w Bitcoina. Ja bym to tutaj patrzył z przymrużeniem oka, okay? Bo Mike Nowogratz posiada dużo Bitcoinów sam, tak, jest inwestorem, obraca się tutaj właśnie w branży krypto już nie od dzisiaj, więc dla niego shillowanie Bitcoina jest na rękę, bo wtedy Bitcoin będzie szedł do góry do tego. Także no jest to tutaj na rękę jemu wszystko. I jest całkiem trzeba to patrzeć właśnie z przymrużeniem oka. Chińska policja złapała ten plus token Ponzi Scheme, tak, czyli 4,2 miliarda, i tutaj mają krypto, tak, i tutaj mają 194 tysiące, prawie 195 tysięcy bitcoinów, Ethereum, no i teraz niby będą to sprzedawać, tak, może być duży dump, jeśli o to chodzi, ale no nie wiadomo, może Chiny chcą kontrolować bitcoina, będą to trzymać, no zobaczymy. W każdym razie ten Ponzi Scheme, który zebrał tyle, został wzięty, i to by pasowało teraz do naszego tego FUD-u, który jest w tej chwili, tak, wszystko tutaj opada, i nawet 40% dąpu, czyli poczekajmy jeszcze, aż ten Bitcoin pokaże, żeby niby chciał iść, a potem wcale bym się nie dziwił, jakby można było coś tutaj rąbnąć. Ale miejmy na uwadze tutaj Chiny, bo Chiny mogą zachować się różnie. Chiny, wiadomo, że skupywały też Bitcoina, tak, trzymały, może to jest ich bardziej hold. No na pewno nie będą trzymać, mi się wydaje, Dashy albo tam jakichś innych tutaj Bitcoin Cashy, Litecoinów, to raczej pójdzie pewnie, ale Bitcoin to jest no chyba 1%, gdzieś było opisane, co chyba 1% wszystkich Bitcoinów, więc całkiem dużo, jeśli o to chodzi.
News bardzo ważny tutaj, ok? OECD, ok? Czyli to jest Economic Cooperation, coś tam, Development, chcą, żeby ten cały forum chcą stworzyć, ujednolicić podatki. Jest to bardzo ważne, bo w tej chwili dużo pytań, nawet jak jest pod YouTube'em, tutaj pod filmikami, każdy się pyta, a jak płacić podatki tu, a tutaj, a ten, a to płaci o transakcji, a to wypłaty, a to tu. Jeżeli będzie, powiedzmy, na całym świecie równe coś takiego, to może być dobre. Dlaczego ja mówię, że to jest bardzo dobre? Ponieważ muszą oni uwzględnić coś takiego, że krypto będzie wydawane. Prawo w tej chwili nie jest zrobione dla krypto w ogóle i klasyfikuje to jako coś starego, jakiś taki, nie wiem, jakiś metal albo, wiecie, coś, co po prostu nie można płacić w sklepie, po razu płacimy podatek. Nowe prawo prawdopodobnie będzie miało, jest szansa po prostu, ja to tak tego domniewam, że będzie na przykład zwolnienie z podatku do małych sum, czyli powiedzmy, że $100 na tydzień lub tam na dzień będzie można mieć ten exemption, tak? I nie będzie trzeba się rozliczać z podatku. To by było istna rewolucja, ponieważ zobaczcie, ktoś na tradach sobie upyka, powiedzmy, nie wiem, tam 0,2 BTC i może sobie normalnie żyć, kupować w sklepie, kupować gdzieś tym żarcie i nie będzie wydawał swojej kasy, a i tak będzie zwolniony z podatku. To by było po prostu piękne, to by było cudowne, to by ruszyło wszelkie karty, te krypto, tak, wszelkie wszystko, ruszyłoby, no każdy by wydawał, to by był Moon, takie coś jak na przykład Sierra, czyli Crypto.com, albo Swissborg, to co tam pokazuje w tych bramkach na końcu zawsze, bramki Fiat to Crypto, to przecież te tokeny to po prostu by chyba, nie wiem, zawału dostały, one by po prostu, nie wiem, jak kiedyś Ruscy wysłali tą małpę, tak, na Księżyc, tam, nie, to pies był, Łajka, i ten, małp, i ten, i to by tak samo było, to by był po prostu Moonshot, bo nagle użyteczność tych po prostu platform by była po prostu nieograniczona. Każdy by wydał, przecież każdy wreszcie, ja też bym coś wydał, tak? Co z tego, że mam te karty, co z tego, że mam te tokeny, co z tego, że mam tam, jak muszę płacić 33% podatku? To się nie kalkuluje w ogóle. Po co to wydawać? Nie ma takiej kalkulacji. Nie, 33%. Ale jakbym był zwolniony na przykład do 200 euro na tydzień, Boże, toż to by było piękne. Wtedy bym nawet, nie wiem, trade for life mógł zrobić, bo bym sobie po prostu żył za krypto, tak? Za w ogóle trady. To by było, kurna, nieźle. Mógłbym wydawać to, co przytraduję. Normalnie odłożyć sobie tam, nie wiem, groszowy procent z tego, co utraduję w tygodniu i normalnie kupować żarcie, tak? Albo płacić rachunki, albo nie wiem, po prostu byłoby to zarąbiste. Nie wiem, czy tak będzie, zobaczymy. PayPal. No i tutaj taki news się pokazał, no, że PayPal, wiecie, daje możliwość kupowania tych krypto, ale nie tradowania. Wiem, że niektórzy z Was używają Revoluta do takich właśnie kupna-sprzedaż, co się mija z celem, bo tam są opłaty. PayPal nie ma opłat, jeśli chodzi o te kupna, więc ktoś tutaj postanowi po prostu kupować i sprzedawać, czyli tradować na takim koncie, powiedzmy, PayPalowym i dostał bana na 180 dni. No PayPal zrobił to, co zrobił, bo jeżeli jest zero takich wypłat, to jest bardziej na hodl zrobione, żeby kupić coś raz na ileś czasu. I no bez wypłat PayPal mógłby mieć tu problemy, bo jakby ludzie zaczęli, tacy po prostu Janusze nowej ery, zaczęliby po prostu kupować, sprzedawać na PayPalu, no to te fees PayPalowe wpędziłyby go, kurna, do grobu, nie? Dlatego dostał bana. No ale wiadomo, PayPal jest tylko do kupna i trzymania, tak? Nawet przecież nie można wysłać na inny wallet zewnętrzny, więc no tak... No nie wiem, no ale warto wiedzieć, że ten koleś no po prostu poszedł pod autobus i teraz już każdy będzie wiedział, żeby tak nie robić, no niestety. No i wchodzimy w ostatni news, jak właśnie cały ten tutaj całe te zajście, teraz mam malware 19 wszędzie, psuje plany wszystkim tutaj na boku, także tutaj właśnie opisują, że są w różnych częściach świata, na przykład na Malcie, gdzieś tam, tak, i ten, ale wszędzie są problemy. I tutaj ten artykuł mówi o jednym, ale ja bym chciał powiedzieć o czymś innym, co jest pomiędzy wierszami w tym artykule. Tutaj on mówi, że jest ciężko i w ogóle, pamiętajcie, po wakacjach, ok, powiedzmy mamy sierpień, ok, sierpień, jest krucho z kasą, bo jest powrót do szkoły, tak? Te miesiące jak wrzesień do grudnia, no tutaj ludzie, tak dosyć ciężko, bo każdy na ten grudzień się przygotowuje. Tutaj już jest dump kasy, bo wszystko na święta, tak? I zawsze pierwszy kwartał 2000 kolejnego roku jest biedny. Tylko tym razem tutaj już była bieda. Tu już z tej biedy, nie wiem, wyłuskano wszystko, co można było jeszcze, nie? Już mało mięsa na tej kości zostało, a tutaj nie będzie już nawet kości. Więc pamiętajcie, Q1 będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, jeśli chodzi o to, gdyż wszyscy ci ludzie, którzy mieli pewność, że wszystko wróci do normy, że znowu będzie kredytowe Eldorado, raj, wszystko pięknie, kebab na kredyt, no niestety chyba dojdzie to do nich i ten pierwszy kwartał będzie takim otwarciem oczu, eye-opening, tak? I tutaj ludzie zaczną sobie uzmysławiać, że będzie lipa. I będzie lipa. I wtedy zobaczymy, co będzie na rynkach, będzie wszędzie, co będzie, nie wiem, na nieruchomościach, co będzie w jakichś tam
nie wiem, pracach, płacach i w ogóle, no będzie bardzo ciekawie, więc no obserwujcie to, bo jakieś ważne decyzje, które macie podjąć, ja bym tutaj poczekał, chociaż do tego kwartału pierwszego, żeby zobaczyć, jak to wszystko się zrobi, bo nieciekawie to wygląda. Także dobra, życzę wam miłego weekendu i na razie.